witamy wszystkich z Cieszyna. Zajrzech tu jest. Słuchajcie, dzisiaj miała być inna trasa, ale generalnie rzecz biorąc pogoda może mi tę trasę dzisiaj storpedować i to dość mocno. Tym, że zaparkował pod wiaduktem. Spodziewano jest burza z gradem, z krupami, bo tak to by się tutaj bardziej powiedział. Jest ciepło, jest 7 rano, słuchajcie, także jadymy na rajza. Mam nadzieję, że te zapowiadane roztomajte burze, deszcze się jednak nie pojawią i będzie można normalnie zrobić rajza. 120 metrów, skręć w prawo w drogę. Galeria Stella w remoncie. 60 metrów, skręć w prawo w drogę. I teraz tutaj mamy sztreka na Zebrzydowice, nie, na Bielsko-Białą i na Skoczów. Generalnie rzecz biorąc, do Katowic można też dojechać. 20 metrów skręć w prawo w Feliksa Hajduka. Centrum przesiadkowe, nawet do Czechowic-Dziedzic, gdzie jedzie coś. 800 metrów, skręć w prawo w Zamkowa. To powiadomienia już będą z nami cały czas, więc jest to fajna sprawa. No i dzisiaj, tak jakże godą, może być ciężko z pogodą. Myślałem, że przejadę tutaj obok torów. Niestety nie da się. No powiem wam, ciekawe rozwiązanie, jak ja tu mam przejechać. Czyli ja się tu po prostu nie zmieszczę z tym rowerem. Jeszcze się z takim nie spotkał. No i co? Zablokował. Będzie to zrobić troszkę inaczej. Ale jest okej, ale... Rower przeciągnąć. Finalne rozwiązanie tematu. Tutaj jakaś ława jest. Tam mnie to na trasa poprowadzi. Tutaj właściwie jeszcze nie jestem na trasie. Na jakimś zadupiu. Księdza Janusza, ulica. Cieszyńskie zakłady kartoniarskie. Siedemdziesiąt
50 metrów skręć w lewo w Frysztacka. Ja już na tej ulicy był. Studiów social media w Cieszynie. Social media studiowa, słuchajcie. Co to jest w ogóle ta social media? Kesza niedaleko. I też mamy schron. Mierząca prędkość 18,1. I gitara. I my się tego kesza podejmiemy. Słuchajcie, są my przy wiadukcie drogowym w Cieszynie w Boguszowicach. Tutaj mamy dosyć ciekawą rzecz pod względem geologicznym. Skała zwano jako Cieszynit, który został odkryty i opisany przez Ludwika Hohenegera w XIX wieku. I generalnie rzecz biorąc, ta skała występuje tutaj w tej okolicy i też praktycznie w Australii, na całym świecie, w Brazylii, kurczę. No naprawdę ciekawa rzecz, jeśli chodzi o geologię. Dotarłeś tutaj dzięki oczywiście skrytce GeoCache. Cieszynit to nic innego jak taka skała magnowo-plutoniczno-głębinowo, czyli powstał poprzez zastygnięcie magmy pod powierzchnią Ziemi. Czyli to jest magma. Jak kto wie, co to jest magma? No w wulkanie, nie? Skały plutoniczne stygną dłużej i poddane są większemu ciśnieniu. Gołym okiem można dostrzec poszczególne ziarna minerałów. Słuchajcie, no niewątpliwie są tutaj te minerały. Więc jest duża ta skała. Powstanie tego Cieszynitu to się datuje jakaś na 120 milionów lat temu. Także nieźle. No, nie będę się tutaj wypowiadać na temat klasyfikacji. Generalnie rzecz biorąc, mam wiadomości stąd, także Stella. Także można sobie szrajbnąć w Wenecji i poczytać. Ale jest to naprawdę ciekawa sytuacja, ten Cieszynit, nie? Tutaj też mamy inny ciekawy obiekt, gdzie tu już wiele razy był. Na filmach chyba tego jeszcze nie ma. Generalnie rzecz biorąc, to jest obiekt, w zasadzie schron. Jeden ze schronów bojowych pozycji Cieszyn. Zbudowany według typowych projektów schronu polowego. Zawarty w instrukcji saperskiej z 1939 roku. Przeznaczone były do prowadzenia ognia flankującego z ciężkiej broni maszynowej w jednym lub dwóch kierunkach o konstrukcji żelbetowej opatrzonej nasypem ziemnym od czoła o odporności na pojedyncze trafienia pociskiem kalibru 155 mm. Wnętrza zawierały jedno pomieszczenie z jedną lub dwoma strzelnicami dla CKM ustanowionymi na drewnianych stołach, z dwiema strzelnicami broni ręcznej do obrony wejścia i otworem wejściowym, który teraz widzicie. Ja tam wlazować nie będę. Zamykanym drewnianymi drzwiami osłoniętymi przelotnią. Czyli ta przelotnia to jest właśnie to, co widzicie. Ten otwór wejściowy jest tam genau po prawej. I teraz tak, powstało to
dopiero w drugiej połowie lipca 1939 roku. No rychło w czas, nie? Z planowanych pierwotnie 10 schronów zbudowano tylko 6. 2 w Bogocicach, 2 w Boguszowicach i 2 w Grabinie, czyli po czeskiej stronie. Tutaj jest budynek mieszkalny, kiedyś przygotowany do obrony. W jego piwnicy były RKM-y. No dużo by czytać na ten temat, słuchajcie, ale w drugiej połowie lipca 1939. Słuchajcie, to już było rychło w czas. Kiedy już było praktycznie wiadomo, co się szykuje. No. Niesamowita rzecz. A może jednak wlezymy? Nie wlezymy. Nie wlezymy. Przelotnimy są. Ale naprawdę takie obiekty godne są uwagi. Ja jestem teraz w Cieszyńskim Parku na wzgórzu zamkowym. Słuchajcie, tutaj ten obiekt. Nie gadajcie mi, że żaden go nie widział, bo na pewno go widzieliście. I powiem wam, że możliwe, że nawet mieliście go w kapsie, albo kaj w pularysce. Jak to się też tutaj godo. Ja, tam jest widok fajny, ale tutaj mamy Rotunda Romańsko Świętego Mikołaja i ona jest na pieniądzu 20 zł, więc na pewno żeście to widzieli, jak się obróci ten pieniądz. Nie tam kaje chrobry, no na zadku to właśnie jest ta Rotunda Romańska. Jest też wieża Piastowska tutaj. W ogóle Cieszyn to jest stary piastowski gród. Ja tam pójdę obejrzeć to, ale chyba jeszcze jest nieczynne, bo jest dopiero przed 8, a to jest chyba wszystko od 9 dopiero. Ja nie mam tyle czasu, żeby tu wchodzić. Może jak będę jechał do chałupy, to może tu wlezę, nie wiem. W każdym razie fajna sprawa. Ta wieża jest niewidoczna z kuli tych strumów tutaj. Ale teraz troszkę ją tam widać. Ja tam nie będę los, ale jest tam fana bodajże księstwa cieszyńskiego na niej. Teraz widzicie ta wieża piastowsko. No, Piastowie tutaj rządzili w Cieszynie, w księstwie cieszyńskim dużo dłużej jak we Polsce. Tutaj jest info o tej wieży, wzniesiono w XIV wieku, siedmiokondygnacyjna, 29 metrów wysoko. To był kiesi zomek, ja ginąłem. Rotunda Świętego Mikołaja jest zabrzyte, słuchajcie. Bo tutaj trzeba bilet, trzeba płacić. Tam też mamy jakąś pozostałość, nie wiem dokładnie co to jest, tam studnia też jest w Cieszynie, studnia trzech braci. A generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o założenie Cieszyna, no to z tym było tak, że tu się spotkali trzej bracia, Leszko, Mieszko i Cieszko. No i tak się cieszyli z tego spotkania, że założyli to miasto. Taka jest legenda.
Za około godzinę czeka mnie tu jakoś grubsza ulewa. Ale myślę, że za około godzinę to już będziemy gdzieś w okolicach Karwiny. Więc pewnie tam gdzieś się będzie można schować. Tutaj jeszcze mamy szkoła muzyczna. Przed nami będziemy tam w tym 130 metrów skręć w prawo tunelu. Zamkowa. Przejeżdżać, nie będziemy żadną zamkową. Zamkowa. Tutaj mamy pomnik legionistów. Słuchajcie, kiedyś tu był ponoć pomnik Armii Czerwonej Wdzięczności. Ale to jest pomnik Ślązokom poległym za Polskę, no za Śląsk generalnie rzecz biorąc, w wojnie Polski i Czechosłowacji 1919. To jest dosyć skomplikowana historia, no ale Czechy chciały cały Śląsk Cieszyński do siebie. Jeden metr skręć w prawo w Zamkowa. 40 metrów skręć w prawo w Aleje Piastowska. Do czeskiego Cieszyna. Tutaj po prawej stronie jest transgraniczne centrum informacji turystycznej. Ja tu na to wlezę. Ale jeszcze niedawno stał tutaj taki budynek, który kojarzył się z odprawami granicznymi, nie? Z kontrolą celną, bo one są już praktycznie na samej granicy polsko-czeski. Łażymy po tym budynku w tej chwili. Także fajnie. Można się tu siednieć, nawet legnieć, jakby kto chciał. Jest też fajny widok na Ulza. I na same przejście graniczne polsko-czeskie. Widzicie, ale widoczne są pozostałości filarów starego mostu. Jak wiadomo, ten most we wrześniu 1939 roku został wysadzony. Tak więc być może te pozostałości są ze tego starego mostu. Wiem, że też powódź most też tutaj zniszczyła. No i oczywiście mamy pierwszego kesza. Tutaj mamy wyjątkowy obiekt. Pisze, że wyskakiwanie zabronione w czasie jazdy. Mamy banka, która tutaj realizowała od rynku w Cieszynie do Bahnhofu. Zresztą nawet pisze pierwsza legnyta, że banków. Niesamowita rzecz, niesamowita historia. Bielicerstrasse, czyli ulica Bielska. Naprawdę coś pięknego. Kawał historii.
A generalnie rzecz biorąc, te banki tutaj realizowały do praktycznie do podziału tego Śląska Cieszyńskiego tu przez ten most właśnie. I to jest pozostałość po tym. No i słuchajcie, niestety dźwięki, które stamtąd dobiegają, nie są zbyt pozytywne. Jest za 29 rano. Tego my się spodziewali. Ponoć w ciągu jakiejś godziny, półtorej, ma być po wszystkim. I to mamy jeszcze tak zrobione coś w rodzaju takiej glazy, jak te banki tutaj realizowały. Tu był przystanek. No i niestety, słuchajcie, musimy doczekać. Idzie na nos właściwie dosyć ogromna burza, ulewa. Póki są my w mieście, to jeszcze nie ma tak najgorzej. Nie? Tu nie wjeżdżą. Czasami będzie nieźle kto jest myć. Nie lepiej jak to teraz przyszło rano, aniżeli nie miało wejść po tym na trasie złapać, a ja jeszcze na ta trasa w ogóle nie wyjechałem. Auto stoi pod wiaduktem, więc raczej też mi nic nie grozi. Ja wiem, co za nerwowe ludzie. Nie wiem, z kim ta baba się wadziła. Może z tym psem. Galeria. Ja tu szukam Kasi Kesza. No niestety to, co słyszycie, mi tu troszkę zawadzą. No w tej chwili tak to wygląda. Słuchajcie, tutaj prognoza pokazuje, że po tym już będzie ok. Że ten front przejdzie, widzicie, o, to tam będzie już git, zanim już jest jasno, także zobaczymy, jak to będzie, tam już widać jakąś jasność, także mam nadzieję, że wkrótce to wszystko się skończy. No słuchajcie, godzina za to spędził, przestało kulać, więc wracamy, ale jest chłodniej. I zaczynamy rejza. Cały czas poruszaliśmy się po tej stronie w Czeskiej Republice.
górki oto. A tu je tam takie fajne figurki były. Ja tam już pierwszy był na jednym z filmów, jest to pokazane, zakaz wtynku jak dzisiaj, więc nie dojdziemy tam. Ale też nie musimy, bo jak żeś powiedział, ja tam już gdzieś był. Ale tu tędy chyba też rzech już jechał. W każdym razie jeszcze nie jestem na trasie skrzydlatej rowerunu. Tutaj taki sztajfy troszkę, ale damy radę. Chyba wiem, kiedy będziemy jeść w obiad. Coś się mi zdaje, że ta poranna burza to może być tak, że po południu jeszcze raz przyjdzie. Bo z burzami to tak niestety bywa. Ale jak na razie jest ok w okolicy. Chociaż tam jeszcze na południu coś widać, ale radar pokazuje, że ma być ok. Młode jakieś kunie. Tylko co niekiedy te kunie mają oczy zasłonięte. Nie wiedzieć czemu. Tam jest bunkier. No, nie wiem jak tam dojść. Tam jest ponoć kef przy tym bunkrze. Jest bunkier. Ależ fajne kraszule. Taki tło mają. Beskid Morawsko-Śląski. Jest i łysa chora za tą chałupą. Następny bunkier. No to miało służyć jako obrona przed Polakami i przed Niemcami. Będzie zmierzył do bunkra. Fajnie, że tu wygląda jakieś pastwisko. Mam nadzieję, że tutaj nie ma byków. Czerwona. Troszkę nie ciekawie patrzy. Spokojnie, spokojnie, panie byk. Musimy sprawdzić, czy nie ma ciecha. Zaloty wodą.
spać. Niestety, mam nadzieję, że dziewczyny nie będą narzekały, że rynkła, że spokojnie. Teraz ulejcie mleka dużo. Już was odpuszczą, spoko, spoko. Będziecie se mogły spokojnie jeszcze. Teraz przejść tak, żeby mnie nie świtło. Prawda, to jest 12 V, ale zawsze można ściągnąć. A, udało się. Także niestety nie ma szans. Tam jest następny bunkier. Tam jest gnał nas tym. I mamy kolejny tego typu obiekt. Bunkier. Właściwie schron bojowy. Ale ten tu wygląda w dużo lepszym stanie. Tam gdzie nie widać dali. Tutaj. Pytanie, czy by się dało być. Jest tutaj coś przystawione. Wyżej. Nie ruszamy tego, to tak jest, jest tu jakaś ławka. Krzywy. Jest osłonięty od polskiej strony. Zasłonięty ziemią. Nie. Oni się chcieli przed nami bronić i przed Niemcami. Polacy te tereny zajęli w 1938 roku, w październiku. Hańba jak pierun, no ale taka głupia historia. No i mamy kolejnego gościa, fajnie zachowanego. Oczywiście gdzieś się nie da, ale widać, że dbają o to. I dobrze, niech dbają, byleby się to nigdy nie przydało. Taki oto schrony. Ktoś tu jednak zabiegasta musiał spożyć. Zaś od polskiej strony jest osłonięty ziemią. A tu mamy jeszcze okopy. I takie oto schody. 42. Ale też widoczek jest. Schody tutaj są.
bunkier mamy dość fajny, też widać fajnie zachowany od polskiej strony, zakryty, rewelacja. Ja, są my na Bahnhofie w Kocobędzu, ale tu jest przejazd pod... Kolej Koszycko-Bogumińsko, będziemy drugi na wracać. Fajnie zrobione wszystko, elegancko, tak jak i u nas. Ale jak widzicie, są też dwojakie tabule. Po czesku i po polsku. Kocobędz. No tak to jest genau polsko nazwa tej miejscowości. No i tu mamy Olza w Kocobędzu. Jest taki chodnik, pewnie rybiorze zrobiły, że tu poszedł po kesza. Tam z drugiej strony już mamy oczyszczalnia ścieków w Cieszynie. Czy już po Gwizdowie, tego ja nie wiem. Ale fajna miejscowa. Ja już pomału będę wjeżdżał na trasa rowerunu. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, wjeżdżę dalej w Kocobędzu, już wjechałem na trasę. Skrzydla, tam tu jest Archeopark, coś w rodzaju takiego polskiego biskupina. Fajną rzecz, żeby to odwiedzić, ale pytanie, kaj zostawić rower, żeby było bezpiecznie, nie? Tutaj mamy kościół w Łąkach nad Olzą. Rzymskokatolicki w kształcie łzy, kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II w Welechradzie w 1990 roku. Kościół Świętej Barbary poświęcony 11 listopada 2001 przez biskupa Franciszka Wacława Lubkowicza, biskupa ostrawsko-opawskiego. No, generalnie rzecz biorąc, ja miał okazję poznać tego biskupa. On już nie żyje. Franciszek Wacław Lubkowicz. On był też na trójstyku. Obaczymy, co tu jest jeszcze. Może się będzie dało. Aha, jest i po czesku, i po polsku. Stanowski odpust. Wakacyjne ogłoszenia duszpasterskie. Jest generalnie rzecz biorąc w obydwu językach. 350 metrów zawróć. Jasne, na pewno. To ciśniemy teraz na Karwina. Z Karwiny będzie na Gołkowice. A z Gołkowic na Żwirkowisko, słuchajcie. 7 km kontynuuj kartę ścieżkę rowerową, aleje. Wieje od zachodu, ale nie ma takiego hycu, także spokój. Słuchajcie, tam sam Hanej na wprost widać kościół Świętej Barbary w Łąkach nad Olzą. I ktoś powie, no ale tyś przed chwilą kościół Świętej Barbary w Łąkach nad Olzą pokazywał. Ja, ale tamten jest nowy, ten jest stary, z kuli tego, że
Tutaj ta wieś została wysiedlona na skutek działalności grubiorzy. Był tam film kręcony, ja tam zwiedzał te ruiny, dzisiaj tam nie pojada, ale generalnie rzecz biorąc, ta droga szła przed tym kościołem. To wszystko tutaj siadło z kuli tych grubów. 70 metrów skręć w prawo w aleję. Troszkę się nie robi nieciekawie z pogodą, słuchajcie, bo zaczęło dość wezwiać i coś mi tu pyszczy. Także troszkę niedobrze. Drugie 3 km kontynuuj prawej ścieżka rowerowa w szlak. Granica wyszła z Olzy. Tu jakiś taki bypass, coś w rodzaju. Jakiś kanał. No my mamy laba do wycio. Laby, żeś pozdobywał w Kotobędzu. Laby to są takie wirtualne skrytki. A wiecie, tutaj wał już jest usypany. Proszę. A, nie. Oni tam chyba coś z Olzą robią i ta Olza jest tutaj skierowana, widzicie? Dobra. Olza jest tu skierowana. No ja pewnie już tutaj coś będzie też. Na pewno tego nie będą zasypywać, nie? To była głupota. Tu zaś wchodzi do rzeki. Ja zaś kręci to tam. Bieżąca prędkość 8,5. Czyli tak dosłownie zmienili w tej bieg rzeki. Pewnie jakiś jazd wybiłem albo uroczą. Finał Olza jest przekopano. Przekopali Olza i tamten jas robił. Przejeżdżamy przez Olza. Droga. 200 metrów skręć w prawo w Masarykowo nam.
jesteśmy w Parku Bożeny Niemcowej w Karwinie. 150 metrów skręć w prawo w Masarykowo nam. Masarykowe nam jest. Czyli rynek Masaryka. Tatyczka, tak zwanej pierwszego prezydenta Czechosłowacji. A tu jest genał zamek Laryszów w Karwinie, ze Zatku. Sześćdziesiąt metrów skręć w prawo w Masarykowo nam. Pokażemy wam jeszcze grobowiec Laryszów. Tu jest zaraz. Dziewięć metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Wiem, tu jest żelazny szlak już. Ale generalnie rzecz biorąc... Bieżąca prędkość 8,8. Tu jest grobowiec 650 metrów, kontynuuj Laryszów. Pierwsze rządzili tym terenem, mieli też swoje działki. Kamienie L, kiedy ją pomylił z Wodzisławskim Państwem Stanowym, bo mi ktoś napisał Luslał, a to był Larisz. Zerowe 0M, kontynuuj do Masarykowo nam. Ładnie to tu jest odnowione wszystko, wyremontowane, a renowacja była. Ciekawe, czy woda leci z kranu. Chyba leci. Sto 40 metrów skręć w lewo w Masarykowo nam. Można się tu. Metrów skręć w lewo w Masarykowo nam, a raczej w prawo. 70 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. No, chyba sobie nie pojemy, chyba stolicy są zajęte. Bieżąca prędkość 6,7. No, są jakieś osobne na rynku, ale nie.
sprawa. To nie fajna sprawa jest taka, że trzeba mieć tutaj taką oto pogodę. Ale ludzie mimo to jednak chodzi. Chociaż teraz to mi się normalnie wręcz zima zrobiło. Czyste niebo, więc nie ma tak źle. Ale jest. Ale przynajmniej, że je pojedę. Wykorzystał wołek, to trzeba się pojeść. Zobaczcie, jaki piękny kolega tutaj jest. Niestety nie mam nic do jedzenia. Wiadomo, że chlebem nie wolno. Je tam szlajbny te. Ale piękneście są. Naprawdę. Fajne. Jak się zezłościł. Nie boli. O, to już są Petrowice. Żelazny szlak. Widać. Ale chyba nie słychać, bo wieje. Tutaj w Gołkowicach, tam jest granica. Czesko jest tamtym przyjechał i tam pojada jeszcze. Mamy oficjalny początek tej trasy, ale tak wiadomo, przy roweru nie ma obowiązku zaczynania na początku tej trasy. Można wjechać w byle jakim miejscu. Są my w Gołkowicach w Polsce. Na żelaznym szlaku rowerowym. Słuchajcie, tak się składa, że Tour de Silesia też tutaj była. Jak to było 2 tygodnie temu. Numer już był ściepany. 39, że miał numer i 31 miejsce. No i dalej Zawada. Petrowice, Lewym Pierzu. I pomyślę, że Koszycko-Łukowiska 2021. Wiadukt stawiany. No oni też tak jak po naszej stronie wszystkie wiadukty burzyli.
małe, te zabytkowe, wszystko kolej dużych prędkości, więc wymogi są z Brukseli, żeby kasa była, nie? No cóż, no szkoda tych zabytkowych obiektów, no ale z drugiej strony, jak to też się przez lata nie remontowało, nie konserwowało, nic się z tym nie robiło, no to siłą rzeczy one się musiały w końcu kiedyś rozlatywać. Ale fajny teren, tutaj ja tu chyba nigdy nie jechał jeszcze. To druga z płyt. O, widzicie? Fajnie. Tam są jabłka, jadła, papierówki. A jej przerwa. Piękny widok. Zawsze lubię takie odcinki. Tym bardziej, że jeszcze jada z wiatrem. I pogoda się fajno zrobiła. Widzicie, no jednak miałem jechać dzisiaj tam pod Racibórz na trasę, ale nie pojechałem, bo się było, że kupy będą walić. A auta nie ma tam kaj schować za bardzo pod dach. Dzisiaj co prawda tutaj krupy nie waliły, ale no dość mocno lało rano. Także myślę, że nic takiego wielkiego się nie stało, że jutro trasy zamienił. A tamtą pojadę jakie indy. Może i za tydzień. Ale tak czy inaczej tutaj i tak bym musiał przyjechać, no bo ja chcę zrobić wszystkie trasy rowerowe. No to trzeba by było przyjechać tu. Jeszcze jedna trasa tutaj wiedzie, bodajże Zamkowa czy jakoś tak. Także też tutaj w Karwinie rajza będzie. Zaś pewnie będzie Łobiot w Wanilce. Ale powiem wam, że jeśli chodzi o ta restauracja, no to obalo ona ten mit, że tutaj w Czechach czy Słowacji nie idzie pojeść. Jednak w tej restauracji idzie pojeść i to dobrze. Może nie jest zbyt tanio, ale jest ok. I dogadać się też idzie bez problemu po śląsku. Bo po polsku to już jest ciężej. Zobaczcie, jak fajnie ta Olza tutaj wygląda. Jak tutaj pięknie. Trzeba się do Pienin też przejechać. Ja są my na terenie Karwiny, ale powiem szczerze, że nigdy tu nie był. To po lewej to są chyba zrekultywowane hołdy kopalniane, bo tu jest gruba niedaleko. Gruba Darków. Jedna z tych grubów, które są w OKD tak zwanym.
Tarsko-Karwińskie Doli. To jest południowo-zachodnie skrzydło naszego Śląskiego Zagłębia. Boże, co ja godzę, Śląskiego Zagłębia. Zagłębie jest Zagłębiem, Śląsk jest Śląskiem. Ale generalnie okręgu przemysłowego. I tutaj się będzie cash. ...70 metrów skręć w lewo u potoka. No i innej opcji za bardzo nie ma, bo tutaj się nie da prosto jechać prawdopodobnie. A mamy udar, a da się prosto jechać, ale nie ma takiej potrzeby. Tam jest gruba darków. Pierwsze 3 km skręć w prawo w Stonawska. Stonawska. Takie kopce fajne porobione. Kurde. No fajny teren tu jest. Czasik mi tam kajfi w tylu. Trzeba będzie zaś przemyć łożyska. Lejzy Sztreka Koszyca Bochumin. Czy Bochumin Koszyce? Jeden pierun, nie? O, zdaje się nawet jakiś cud jedzie. Nie, zdawało się. Tym sposobem jeżdżę w Stonawie, tutaj jest urząd gminy, jest radnica po czesku i po polsku. Słyszę polski język. Raczej śląska łódka. Jakiś cyrk przyjechał. Wiele. Ja. Ale za bajtka to się jeździło. 80 metrów skręć w prawo na drogę do Oswobożeni. Jasne. Klinika okulistyczna. 50 metrów skręć w prawo na drogę do Oswobożeni. Słuchajcie, tam przed nami, nie wiem czy to widzicie, ja widzę, jest gruba Stonawa. To jest ta gruba, kajce polskie hajery zemrzyły. Była żałoba w Polsce, bodajże 12 albo już tam tych hajerów zemrzyło. To było jakoś przed godnymi świętami, więc nie pamiętam w którym roku, ale doprawdy to było dość głośne. Jak tu był wtedy autem. 20 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Zobaczymy, może jeżdżę przy kieszu. A niby ja, ale zobaczymy to tu. Na hołda wyjechał. Ja, to jest ta. To jest ta gruba. Stonawa. To jest ta gruba, kaj ten wypadek był. A tu są hołdy. Nie jada dali, bo to jest ciepłe. Ale sam węgiel tu jest. Kurde, tu by węgla nazbierał.
oczywiście. To jedyna węgiel. Tu jest pieruny węglo. To też jedyna węgiel. O. Śląskie czarne złoto. I tego tu tyle leży, żaden tego nie zbiera. Kurde, tu by szło tyle miechów nazbierać. Dajcie pozór, o tu też jest węgiel. Tu by szło hajcować, a to tu leży. Ja ginął w sumie przy kościele w Estonawie. Tak, stary kościół. Muszę ściepać hełm, bo sobie tam wlazową do środka. Szacunek musi być. Piękny kościół w środku. Ksiądz Franciszek Krzysztof. Jest to chyba właśnie też po polsku, po śląsku, po polsku. Piękny kościół, taki z czerwonej cegły. Jak stary. Kościół świętej Marii Magdaleny. Tydzień temu był odpust. Dobra. Tam jest para. Tutaj mamy Dynkmal. Ofiarą I wojny światowej 1914-1918. I to są wszystkie polskie nazwiska. O, czeski jest tu bardzo mało. Raz, dwa. Malutko, może dwa. O, takie nazwisko Swaczyna. Ale Swaczyna to jest śląskie słowo. To ta kupura jest teraz właśnie na Swaczyna. Krzyśla Cielecki, Woltyn Glos, Heliusz, Chlewik Janicki, Kałuża, Kawka, Kępny, Kunc, Kroczek, Miczka, Toporkiewicz. To są wszystko polskie nazwiska. Śląskie bardziej. A żeby było bardziej tak po naszemu, po polsku, to tutaj mamy obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. Ja. To jest Częstonawa. Słyszycie, właśnie bije dzwon tego kościoła. Jedyna uszósta na wieczór. Tutaj mamy dom robotniczy, pierwszy na Śląsku Cieszyńskim, otwarty
15 października 1905. A to jest na stulecie tego miasta Nawa. Tu jest taka ładna kapliczka. Jest tam obraz Matki Boskiej. Taki podobny jak Jomum. Matka Bosko podano, ale piękny. Lubię takie klimaty. Zawyte. I naprawdę pięknie to wygląda. Piękny obraz. A tutaj mamy też piękne krajobrazy w Stunawie. To już Olbrachcice, jada w tej chwili koło jakiegoś PGR-u. O, a świnie tu chodzą, no to PGR, no, farma Stunawa, no. Widzicie, ale czuć. Mnie to tam nie zawadzą, bo ja jedę na ze wsi. Także u mnie taki zapachy, taki wonieni. To jest genał normalny. I wjeżdżamy do Olbrachcic. Bieżąca prędkość 13,8. Jak widzicie, dwojaki tabule są. Z kuli tego, że jest polsko mniejszość i śląsko. Ja już tu gdzieś jechał, mi się ten smród przypomniał. Maj spinał rośnie. Ja są winał cyklisty. Oj, kasztany też tu rosną. Ale ten smród tu dali zalatuje, tu jeszcze jakieś stare PGR-y są. Nie, to nie jest po PGR-ze, ale to jakiś warsztat jest. Z auta naprawiają. A, latarnia i szczery, i warsztat. A to też z tym wiatrem tak płonią. Ale nie żałuję, że tu przyjechał, bo tu jest też ładnie. No tu są cieszyńskie. No i kępy się nam zaczęły. Niby trasa trudno, ale do kogo? Teraz możecie powiedzieć tak, czy te krajobrazy, czy to wszystko w jakikolwiek sposób różni się od tych naszych? Jest kapliczka. Gdzie tam jakiś obraz? O, ale ta kapliczka jest fest. Zniszczono. Zaniedbano. Nie obróż. Ale nie, no są piękne obrazy. Ale wilgoć. To wszystko żyro. O. Szkoda, że te obrazy tak niszczą. Słuchajcie, tutaj mamy kościół świętego Piotra i Pawła w Olbrachcicach z 1766 roku. Jest oczywiście wpisany do rejestru zabytków.
No jest to najstarszy budynek w tej gminie tutaj, w tej miejscowości, kościół świętego Piotra i Pawła. Misje święte. Także bardzo fajne. Chyba nie wlezymy. A zobaczymy, może się uda. A gimnazja jest w centrum Ozdachcic. Tutaj widzicie kościół. Jest gimnazja za 15:07. A tutaj jest urząd gminy. Urząd gminy naprzeciwko kościoła. Ciekawe, czy to działa. Wody. 110 metrów skręć w lewo w droga. I przed nami mamy genau piękny widok na 60 metrów Łysochora. Skręć w lewo w droga. Najwyższy szczyt Beskidu Morawsko-Śląskiego. Pięknie ją teraz tutaj widać, genau na południe. I tutaj mamy zalew Cierlicko na rzece Stonawka. W miejscowości Cierlicko też my są. Generalnie rzecz biorąc, wybudowali go w latach 1955-1964. Jest to związane z działalnością huty w Trzyńcu i z tymi roztomajtymi grubami, które tutaj są, i z elektrownią w Dziećmorowicach. Także no jest tu też rekreacja, tam widać są łódki, ale ten wał nie ma za długi, ale za to jest wysoki. Jest tu też elektrownia wodna. Fajna miejscowa, ja już tu wiele razy był, także spoko. Słuchajcie, słyszałem ta melodia niedawno tutaj nad jeziorem. No i jak to nie zno, to to jest przebój lat 80. Kaloma śpiewała, a tytuł Lambada. No powiem wam, ulica Stodolni Egenausztajfa. Fest. Robimy zakosy, także lepiej wyjeżdżą. 200 metrów skręć w prawo w Unadrzi.
ogień. Jest moc. Ależ tu była sztajfa. Pierwsze 1 km skręć w lewo w Farni. O, najcięższa sztajfa za mną, ale jeszcze jedna sztajfa. 4%. Dobra, troszkę teraz na luzie. Słuchajcie, jestem w Cierlicku przy kościele świętego Wawrzyńca. Kiedyś tu stał drewniany kościół, kiedy go rozebrali, a na jego miejscu właśnie postawili ten w latach 1889-1891. I z kuli tego, że tamten kościół, ten główny w Górnym Cierlicku zaloli, bo tamte jezioro powstało, kiedy wcześniej byli, no to ten w 62 roku stał się kościołem parafialnym. I pięknie. Tu trochę się sypie ten tynk, no ale, ale fajnie. Zawrzyty jest, tak. Okej, okay. Dominik ściskała, Wardasowa ściskałowa. Na placu, zobaczcie, wszystko polsko brzmiące nazwiska, chociaż dużo jest takich nazwisk na końcówka owa, nie? Pawelkowa, Kolaczkowa, no to bardziej tutaj Czechy są, ale rodzina Trzaskalikowa, o, tak już bardziej zczeszczone te nazwiska tutaj są, Króliczkowa, tutaj Matuszek, Zdzisław, Zbigniew, Władysław. No, tak to tutaj jest na tym Śląsku Cieszyńskim po czeskiej stronie. Tam widać Hołda Boryńsko, generał Jastrzymb jest daleka. No, słuchajcie, Rostomili, są my przy Żwirkowisku. Taki pomnik, kaj się rozwalił, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Jak wracali z zawodów lotniczych w Paryżu bodajże w 1932 roku, 11 września. Tyle tak krótko tutaj, bo słuchajcie, stało się tak, że zagadałem się tutaj trochę z takim jednym rowerzystą. Też jedzie trasę roweru, no, z Wodzisławia Śląskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No, będę musiał teraz trochę cisnąć szybko na Cieszyn, żeby jeszcze za widoka zajechać, bo tam trasa jest przez las podobno. Ciemność. No jest ciemność. Widać ciemność. Widać ciemność. Bardzo fajnie się go dało z tym gościem. Pozdrawiam jeszcze raz. Mamy wspólnego znajomego, pana Franka, kanału Na Kole po Śląsku. Fajna sprawa. No, to jest miłe, jak się spotyka kogoś, kto ogląda mnie na YouTubie też. Także fajnie, fajnie, że też zostałeś rozpoznany. Nie pierwszy raz mi się to zdarzyło. Także no jest to na pewno miłe. Mogę wyłączyć, czy jeszcze widać, a nie jadę po drodze, tylko po jakiejś łące. Ja tu już kiedyś jechał, bo tu jest niebieski szlak turystyczny. Ja tu jechał, zdaje się, trasa jak szlak tych powieterniuków. Też fajna trasa, ten szlak nie jest wyznaczony, tam w zeszłym roku
jest film. No i też tak go skończył właśnie po cimoku. Dzisiaj też chyba po cimoku wszystko się skończy, raczej na pewno. Także okej. No i sru, słuchajcie, bo jestem już w Kocobędzu i w tym momencie jadę już na Cieszyn. Także udało się mi ten dosyć trudny odcinek trasy przejechać za widoka jeszcze. 200. Także okej, teraz muszę to już wycofać ten kurs. Będzie babka bez przerwy gadać, że zawróć. A to nie jest to tak. Ja już w tej chwili jadę, no myślę, że tą samą drogą jakże tutaj dotarł do auta w Cieszynie. Już mamy nie wiem którego dnia, 21:33, czyli pół dziesiątej. Słuchajcie, kolega, którego tam spotkał, jeszcze kolega, no to pierwszy raz w życiu na gościa na oczyżach widział, dodał mi, że widział mnie w Olbrachcicach. No możliwe, że się nagrał na filmie tam w Olbrachcicach i też mnie widział na YouTubie oczywiście. Wiadomo mi, że jutro wstaję o 4 rano na pierwsza zmiana do roboty, nie? Bo przyjedzie pewnie około 11 nocy do chałupy. No, szacun. Naprawdę. Ja się na takie rzeczy nie odważyłem jeszcze nigdy. Ale też nie próbowałem nawet. Bo szczerze powiedziawszy, no to człowiek się po prostu nie wyspi, nie? Ja jutro idę dopiero na 22 do roboty na nocka, więc nie mogę wracać nawet i rano. Oczywiście żartuję. Ale generalnie rzecz biorąc, o tej porze, no miałeś zamiar być już w chałupie, ale prędkość 14,9. Ale tak wyszło, że pogadaliśmy przynajmniej i fajnie było, nie? Pierwszy czekajci tutaj grają muzyczka. Mam nadzieję, że ta moja blika tam stoi. Cieszy mnie, bo jakby nie stoła, to by było źle. Dobra, nie będę was zanudzać tymi ponurymi, ciemnymi widokami. Chociaż stołek rano to też było ćma. Teraz to już mi nawet trochę zima. No chłodziło się, kurczę, bo wczoraj o tej porze to nie było zima, było ciepło. Jeszcze jakieś 5 km do auta mam, także cisnymy. No to już czeski Cieszyn, główna ulica, widać tutaj niedoło. Radega Stowa Tysińska. Nie, główna ulica. A już nam się wszystko Polski Cieszyn. Także kończymy rajza na terenie Czeskiej Republiki. Pewnie sporo, no ale się minie cicho. Nie, imprezka jest. No i co? Tutaj mamy zakaz wjazdu. W związku z tym nie będziemy jechać. Fajnie to tu wygląda. Widać, że ludzie też jeszcze nie spią. I za chwilę przejdę przez polsko-czeską granicę. No.
No to w tym wypadku już jesteś w Polsce. Fajnie to tu wygląda. O, tam się świeci granica. Tutaj się nie świeci, coś się świeci. No proszę. Widzicie to? Widzicie, widzicie. Jedzie wszystko kolej do Bahnhofu w polskim Cieszynie. Przewozowy 62 stacji Goleszów, jestem tam drugim, jest przedział na rowery? Jest. Goleszów, jestem tam drugim, super. Siadł żółty szlak do Wandeka. Tutaj bodajże Bobrówka jakoś płynie, jak się to nam nazywa. No i są my już bieżąca prędkość 4,3. Kończymy ta rajza. Chyba auto stoi.